imieniu najbliższej rodziny, pana Edwarda Hulewicza, zmarłego w wieku 84 lat, witam państwa na uroczystości żałobnej ku jego czci. W chwili tak trudnej, a zarazem bolesnej dla najbliższej rodziny i przyjaciół zmarłego, przyłączmy się do nich, dzieląc smutek i żal. Zwróćmy się myślą ku temu, którego prochy spoczywają tutaj, a którego bezpowrotnie odebrała nam śmierć. Bo gromadzimy się dzisiaj w tych murach, aby pożegnać pana Edwarda, a swoją obecnością wesprzeć w tym trudnym dniu jego bliskich. Trudno pogodzić się z myślą, że Edward Hulewicz zniknął z naszych dni. Najtrudniej mówić o nim był i uczyć się żyć bez niego. Pan Edward zaistniał w życiu każdej z obecnych tu osób, a pośrednio w życiu całego kraju. Dla jednych wspaniały artysta i mistrz, dla innych serdeczny przyjaciel i kolega, dla bliskich tu obecnych kochany brat i wujek, członek rodziny. Wszyscy, którym pan Edward był bliski, z żalem patrzą dziś na urnę z jego prochami, wspominając zdarzenia i słowa sprzed lat i sprzed tygodni. Chwile niezwykłe i te codzienne, zwyczajne, ale już niepowtarzalne, bo przeżyte razem z nim. Zanim pożegnamy pana Edwarda na zawsze, zanim oddamy mu ostatni hołd, przywołajmy w pamięci jego obraz. Zaistniał wszak w życiu każdej z obecnych tu osób, a dla każdej inaczej. Odchodzący na zawsze z naszego grona Edward Hulewicz przeżył swe życie twórczo, ciekawie i pożytecznie. Urodził się 22 listopada 1937 roku w Bereźnem na Wołyniu. Dzieciństwo i młodość pana Edwarda, podobnie jak wielu innych z jego pokolenia, nie były łatwe. Przypadły na straszne lata II wojny światowej, jak i ciężki czas powojenny. Po zakończeniu wojny rodzina pana Edwarda osiadła w Polsce w jej obecnych granicach. Edward wychowywał się z licznym rodzeństwem – Józefą, Heleną, Janką, Marianem, Gienią, Antonim i obecną z nami dzisiaj Ireną. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące ukończył w Kwidzynie. Od dziecka przejawiał talent do muzyki. Równolegle więc uczył się gry na skrzypcach i fortepianie. W tym czasie działał amatorsko w miejscowym domu kultury, w sekcjach dramatycznej, brał udział w wielu przedstawieniach dramatycznych, zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim i estradowej, gdzie założył rockowy zespół Jazz and Song, z którym zdobywał pierwsze miejsca w wojewódzkich konkursach i przeglądach zespołów rockowych. U progu dorosłości ukończył studium kształcenia wychowawców domów dziecka. Następnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. W tym czasie śpiewał w trójmiejskich klubach studenckich Żak i Rudy Kot. W 1963 roku wraz z zespołem Golden Rosie koncertował w Czechosłowacji. Wyjazd do naszych południowych sąsiadów przerodził się z czasem w tournée koncertowe po największych salach koncertowych w tamtym kraju.
Po powrocie do Polski został zauważony przez redakcję muzyczną Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu i otrzymał propozycję założenia przy tej instytucji zespołu rockowego na bazie grupy Golden Roses. W 1964 roku wraz z Januszem Chojanem powołał do życia zespół Tarpany. Do pierwszego składu należeli Bogdan Szelugowski, Bogusław Łowiński, Klaudiusz Maga, Andrzej Wlekliński i on, Edward Hunewicz. Oczywiście jako wokalista. Potem dołączyły Halina Frąckowiak i Halina Żytkowiak, również jako wokalistki. Pierwsze koncerty zespołu odbyły się w Polsce. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawował Jerzy Milian. Edward Hulewicz dokonał z Tarpanami nagrań dla Archiwum Polskiego Radia, prezentowanych w cyklicznej audycji muzycznej rozgłośni poznańskiej Grająca Szafa. Przez kilka miesięcy 1966 roku piosenka Siała Baba Mak była na pierwszym miejscu radiowej listy przebojów. Stała się wielkim hitem i kilkakrotnie zwyciężyła w popularnej audycji Telewizyjna Giełda Piosenki. Powstały liczne fankluby zespołu. Jednym z prezesów takiego fanklubu był późniejszy dyrektor Estrady Poznańskiej, znany autor tekstów i menadżer Andrzej Kosmala. Tamten czas dla Edwarda Hunewicza i grupy Tarpany upłynął pod znakiem wielu nagrań telewizyjnych, własnej audycji w polskim radio, koncertów w kraju i za granicą oraz pierwszych płyt. Zespół Tarpany rozpadł się w roku 1968. Wszyscy jego członkowie zostali dosłownie przechwyceni przez czołowe grupy Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni, Breakout, ABC, Amazonki. Edward Hulewicz przeszedł do Heliosów. Po reorganizacji w skład grupy wchodzili Edward Hulewicz, Władysław Szlacha, Andrzej Zawadzki, Bogdan Kierach, Jerzy Pulcyn oraz solistka obok pana Edwarda, Jadwiga Land. Już pierwsze nagranie, Obietnice, okazało się wielkim hitem i zajmowało czołowe miejsca na większości list przebojów, a Edward Hulewicz stał się jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Rozpoczął się czas koncertów, nagrań, płyt, występów w radio i telewizji, wyjazdów zagranicznych. W latach 1968-69 Edward Hulewicz wraz z zespołem dokonał nagrań dla Archiwum Polskiego Radia oraz dla Pronitu. Wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 69 i na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Rostocku, gdzie otrzymał wyróżnienie. Po rozpadzie Heliosów Edward Hulewicz rozpoczął współpracę z big bandem Janusza Sławińskiego Kanon Rytm. Występowali wspólnie na koncertach i dokonywali nagrań. Wśród utworów z tamtego czasu należy wymienić Gdy przyjdziesz dzisiaj wieczorem, Nie pytaj już, Za zdrowie pań, Różowe miasto, W takim wielkim mieszkasz mieście, Może to ty. Po odejściu z grupy Kanon Rytm Edward Hulewicz rozpoczął samodzielną działalność artystyczną. Nawiązał współpracę z najwybitniejszymi kompozytorami i autorami tekstów, dokonując szeregu nagrań, które w większości stały się przebojami. We współpracy z Katarzyną Gertner na jej kultowej płycie
na szkle malowane, pojawił się utwór Hej, baby, baby oraz Kochałbym Cię. Współpraca z Antonim Kopfem zaowocowała utworem Nie sądź mnie. Z Ryszardem Poznakowskim piosenkami Żona Padrona Blues, Odwieczny Znicz, Powróż mi, Dzięki Tobie. Z Jarosławem Kukulskim pracował przez kilka lat, dając koncerty z udziałem Anny Jantar. Współpraca z Adamem Skorupką to powstanie piosenek Serdeczne Życzenia, Za to wszystko, co przed nami, Klucze Szczęścia. Z Edmundem Bergiem piosenki Ty potrafisz, Zgubiłem się po drodze, Znów ryzyka brak, Ludzie są. Z Andrzejem Seroczyńskim oraz Zbigniewem Adriańskim Wysokie niebo, a tu spokój w krąg, Już kończy się noc. Z własnej twórczości kompozytorsko-autorskiej Edwarda Hulewicza warto wymienić utwory Paskuda, Wielki przebój lata z radiem, Siała baba mak, Słońce, słońce odradza nas. To już przyszło lato, dla nikogo i bez celu, spełnione obietnice. Jeśli nie, to nie, Marleno tych dni. Po krótkim epizodzie, znowu utworzonym przez Edwarda Hulewicza i Janusza Komana zespole Helios 2, artysta rozpoczął współpracę ze znakomitymi orkiestrami Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Bogusława Klimczuka, z którą wyjeżdżał kilkakrotnie z koncertami za granicę, między innymi do Rosji i Mongolii, i z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana, z którą dokonał kilku sesji nagraniowych, między innymi kompozycji Jerzego Miliana Oj, nie idzie nam to życie. Współpracował również z orkiestrami symfonicznymi, między innymi Filharmonii Olsztyńskiej i Rzeszowskiej, dając szereg koncertów łączących muzykę poważną i rozrywkową. Edward Hulewicz z sukcesem próbował swych sił na dużym ekranie, występując w filmie Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka, gdzie zaśpiewał piosenkę Jana Kantego Pawluśkiewicza do tekstu Jonasza Kofty Rytm Karnawał. Nagrał dwa long play dla polskich nagrań, kilka tak zwanych czwórek oraz singli, cztery płyty CD, z których dwie osiągnęły status złotej, a jedna platynowej płyty. Złote trofea zostały wręczone panu Edwardowi na specjalnych uroczystych koncertach. Pierwszy odbył się w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 2001 roku, a drugi na festiwalu Złote Przeboje w Tarnowie. Na tym festiwalu Edward Hulewicz otrzymał również prestiżową Wielką Nagrodę Polskich Nagrań Złota Muza. Platynową płytę wręczono mu na Krajowych Targach Fonograficznych w Opolu Lubelskim podczas uroczystego koncertu w miejscowym amfiteatrze. Obok tych wyróżnień Edward Hulewicz był laureatem następujących nagród i tytułów. Zasłużony członek Związku Artystów Scen Polskich, ZASP odznaczył go najwyższym odznaczeniem organizacji. Medal 75-lecia Związku Artystów Scen Polskich w 1994 i medal 80-lecia Związku Artystów Scen Polskich w 1998 roku. Związek dwukrotnie odznaczył go za wieloletnią pracę społeczną w związku. Zasłużony działacz kultury w 1998 roku, Ministerstwo Kultury i Sztuki uhonorowało go za całokształt pracy dla środowiska artystycznego. Prometeusz w 2000 roku, Wielka Nagroda Polskiej Estrady za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie sztuki estradowej.
medal imienia Fryderyka Chopina. Za 45 lat kariery estradowej przyznany przez redakcję programu Jaka to Melodia 25 czerwca 2009 roku. Program pierwszy Telewizji Polskiej wyemitował jego specjalne wydanie. Zasłużony kulturze, Gloria Artis, w 2005 roku prestiżowy medal ministra kultury honorujący najwybitniejsze postacie świata kultury. Otrzymał złoty, srebrny i brązowy. Edward Hulewicz przez wiele lat był członkiem zarządu warszawskiego Koła Artystów Estrady, a od roku 2002 należał do zarządu sekcji estrady Związku Artystów Scen Polskich. Z jego kariery estradowej należy wymienić występy na festiwalach, czterokrotnie na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1969 roku z piosenką Obietnice oraz Może to Ty, w 1970 z utworem Zielone Łąki, w 71 z kompozycją Hej Baby Baby, w 75 z piosenką Gdy przyjdziesz dzisiaj wieczorem. Na festiwalu w Rostocku z utworem Ucieczka przed burzą zdobył wyróżnienie. Na imprezie towarzyszącej festiwalowi Sopot 70 z recitalem wraz z zespołem Heliosi. Na Musicoramie, wydarzeniu przy festiwalu Sopot 69 oraz 70, koncerty z Heliosami. Edward Hulewicz odwiedził prawie wszystkie kraje europejskie. Pięciokrotnie był w Rosji na 3-miesięcznych tournée oraz w ośrodkach polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady. W 2005 roku Edward Hulewicz nagrał singiel noszący tytuł Rock Café, na repertuar którego złożyło się kilka premierowych utworów. Producentem muzycznym i kompozytorem większości utworów był Adam Rup. W marcu 2007 roku wytwórnia fonograficzna MTJ wydała najnowszą płytę z prestiżowej serii The Best pod tytułem Za zdrowie pani. Repertuar tej płyty to największe hity Edwarda Hulewicza w nowych aranżacjach oraz kilka jego najnowszych nagrań. Pod koniec 2009 roku firma DigiTouch wydała kolejnego singla Edwarda Hulewicza zatytułowanego Rozpal mnie, z premierowym, współczesnym repertuarem. Pan Edward swe zainteresowania muzyczne, które stały się na dziesięciolecia jego drogą zawodową, łączył z pasją malarską, do której również podszedł we właściwy sobie staranny sposób. Dla poznania malarskiego warsztatu jako wolny słuchacz ukończył kilka semestrów w Akademii Sztuk Pięknych, a w efekcie powstało wiele płócien malarstwa realistycznego i portretów. Do jego hobby należała również poezja. Wydał dwa tomiki wierszy: Byłem ptakiem oraz To tylko. Był wieloletnim członkiem zespołu, zarządu sekcji estrady, a przez wiele lat zaangażowany był w opiekę nad grobami artystów. Los dał panu Edwardowi długie i barwne życie. Jednak każde życie, choćby najdłuższe i najpiękniejsze, dobiec musi swego kresu. U progu tej jesieni nastał dzień, w którym wszyscy musimy pogodzić się z nieobecnością Edwarda Hulewicza. Nieobecnością człowieka, którego będzie nam bardzo brakowało i choć pozostanie z nami jego głos pełen pasji i energii, choć pozostanie jego obraz
jego samego będzie już zawsze brakować. Edward Hulewicz zmarł 4 września, pozostawiając całą rodzinę i przyjaciół w głębokim smutku. Trudno jest nawet w wielu słowach zawrzeć tak twórcze życie człowieka, jakie było udziałem pana Edwarda. W jego osobie przychodzi nam pożegnać człowieka naprawdę nietuzinkowego, który do wszystkiego, do czego doszedł w życiu, doszedł był własną pracą i talentem. Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, pana Edwarda żegnają najczulej jego bliscy. Pośród nich obecna dzisiaj z nami pani Irena z mężem Feliksem i siostrzeniec Adam. Żegnają go przyjaciele, koledzy muzycy, znajomi i sąsiedzi. Żegna go publiczność, w której pamięci pozostaną piosenki. Ich słowa były zawsze poezją wysokiej próby, a muzyka urzekała melodią, harmonią i rytmem. Zapraszam teraz na to miejsce panią Wandę Zwinogrodzką, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która odczyta list kondolencyjny profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pożegnanie świętej pamięci Edwarda Hulewicza. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci świętej pamięci Edwarda Hulewicza, ikony rodzimej i zagranicznej estrady, utalentowanego artysty, którego przeboje śpiewała niegdyś cała Polska. Początki muzycznej drogi urodzonego w 1937 roku piosenkarza przypadły na lata 60., kiedy z jego inicjatywy powstała grupa Tarpany, pamiętny bigbitowy zespół zasilony w 1966 roku przez Halinę Frąckowiak oraz Halinę Żydkowiak. Podbił serca publiczności takimi piosenkami jak Siała Baba Mak czy Gdy już odeszłaś. Edward Hulewicz kontynuował swoją karierę artystyczną z Heliosami, zyskując wielką popularność między innymi dzięki wykonaniu legendarnego utworu Obietnice na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Po rozpadzie zespołu artysta zwrócił się w stronę kariery solowej, nawiązując współpracę z innymi znakomitymi twórcami i wykonawcami: Janem Pietrzakiem, Jarosławem Kukulskim, Anną Jantar czy Jonaszem Koftą, a także z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod batutą Jerzego Miliana. W swoich barwnych przebojach z tamtego okresu, na przykład Za zdrowie pań, Ktoś mi zabrał ciebie i wielu innych, które były jasnymi punktami na tle ówczesnej rzeczywistości, wyróżniał się porywającym wizerunkiem scenicznym, ponadprzeciętną charyzmą i charakterystyczną barwą głosu. Emigracja do Stanów Zjednoczonych w połowie lat 80. zaowocowała licznymi występami dla środowisk polonijnych, przyjmowanymi przez publiczność z dużym entuzjazmem. Ten intensywny okres w dosie artysty przeplatał się ze wzmożoną działalnością fonograficzną, o której doskonałym odbiorze świadczyło przyznanie jego albumom statusu złotych i platynowych płyt. Edward Hulewicz uczestniczył aktywnie w życiu muzycznym przez imponujące 62 lata, z wielką łatwością docierając ze swoim artystycznym przekazem do kilku pokoleń Polaków.
jego twórczy imperatyw nie słabł z upływem czasu, co sprawiło, że do ostatnich lat związany był ze estradą, podejmując coraz to nowe wyzwania i kooperacje, a także udzielając się w roli jurora telewizyjnych konkursów piosenki. Należy również wspomnieć o wieloletniej działalności zmarłego w strukturach Związku Artystów Scen Polskich, gdzie pełnił funkcję członka zarządu sekcji estrady. Ponadto uznanie budzi zaangażowanie Edwarda Hulewicza w pracę społeczną, jakiej podejmował się w domach dziecka oraz w zakresie opieki nad grobami artystów. Jego wkład w rozwój i promowanie polskiej kultury uhonorowany został poprzez nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz najwyższego odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Pozostanie w naszej pamięci jako wrażliwy człowiek oraz społecznik, a także wszechstronny artysta o wielkim talencie i sercu. Cześć jego pamięci. Piotr Gliński. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy teraz słów, które skieruje do nas pan Krzysztof Kumor w imieniu Związku Artystów Scen Polskich. Z żalem żegnamy dzisiaj Edwarda Hulewicza, artystę wielu pasji i talentów, autora piosenek i muzyki do nich skomponowanej, wierszy, które zawarł w tomikach To tylko i byłem ptakiem i licznych obrazów, którymi obdarowywał przyjaciół, ale przede wszystkim piosenkarza, dla którego najważniejsza była estrada. Dla niej porzucił studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku po latach, aby móc opiekować się studium kształcenia wychowawców domów dziecka. W tym czasie prowadził szeroką działalność artystyczną w teatrach studenckich, kabaretach, klubie studentów Wybrzeża Żak i jazzowym Rudy Kot. Ruszył też w swoją pierwszą zagraniczną trasę koncertową po Czechosłowacji. Po powrocie do kraju, zauważony przez redakcję muzyczną Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, założył zespół Tarpany, z którym dokonał pierwszych nagrań i koncertował na terenie całej Polski. Piosenka jego autorstwa, Siała Baba Mak, okazała się przebojem, kilkakrotnie zwyciężając w popularnej audycji Telewizyjna Giełda Piosenki, a artysta stał się częstym gościem w studiach telewizyjnym i radiowym. Zaczął też nagrywać płyty. Po rozpadzie Tarpanów dołączył do Heliosów. Z tym zespołem nagrał hit Obietnice, który przyniósł mu dużą popularność. Śpiewał też wówczas inne przeboje Zaczekaj, aż opadnie mgła i Dwa złote warkocze. Po Heliosach przyszedł czas współpracy z Big Bandem, Kanon Rytm i nagrania piosenek Gdy przyjdziesz dzisiaj wieczorem, nie pytaj już, czy bodaj najpopularniejszej Za zdrowie Pana. Zakończenie pracy z tym zespołem było początkiem kariery solowej, którą budowały utwory kompozytorów Katarzyny Gertner, Ryszarda Poznakowskiego, Jarosława Kukulskiego czy Edmunda Berga oraz współpraca z orkiestrami pod dyrekcją Bogusława Klimczuka i Jerzego Miliana. Brał udział w kilku edycjach Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na festiwalu w Roztoku otrzymał wyróżnienie za piosenkę Ucieczka przed burzą. Nagrał wiele płyt, z których dwie zyskały status złotej płyty, a jedna platynowej. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, wśród których odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Prometeusz, jubileuszowe medale za spół wydane z okazji 75 i 80-lecia Związku Artystów Scen Polskich, stowarzyszenia, z którym związał się ponad 4 dekady temu.
Odszedł artysta oddany sprawom sekcji estrady Zaspu, w której był przez lata odpowiedzialny za jubileusze koleżanek i kolegów oraz za opiekę nad grobami tych, którzy odeszli, nagrodzony statuetką jubilat przez swoją macierzystą sekcję, a za zasługi poczynione dla stowarzyszenia przyjęty w poczet jego członków zasłużonych. W 2019 roku nagrał utwór Salsa Corazon, a po raz ostatni na dużej scenie pojawił się w ubiegłym roku podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie wystąpił w koncercie Wielkie Przeboje Małego Ekranu, śpiewając piosenkę Bo życie jedno mam. Właśnie się dokonało. Żegnaj. Zespół Tarpan, a w jego pierwszym składzie pan Bogusław Łowiński, który wspomni i pożegna pana Edwarda. Bardzo proszę. Był rok 1964. Po zakończeniu występów z zespołem Czerwono-Czarni dostałem zaproszenie do Cieszyna i zjawiłem się 1 czerwca, gdzie oczekiwali na mnie Boguś Szelugowski, Mirek Polarek, późniejszy saksofonista Niebiesko-Czarnych, Klaudiusz Maga, Edek Hulewicz. Robiliśmy program, który zaprezentowaliśmy w Czechach na Morawach. Następnie zimę spędziliśmy w Karpaczu. I tam stamtąd zaproszono nas do Poznania, do audycji Grająca Szafa. Starano się jakoś pogodzić naszą młodzieńczą werwę, umiejętność i muzykę, którą reprezentowaliśmy, z Danutą Rin, Bogdanem Krzyżewskim, Wiesławą Drojecką i Januszem Chojanem. No, nie był to taki piękny romantyzm, jak by się wydawało. Także to prędzej czy później musiało się zakończyć. I niemniej zespół Tarpany jeszcze istniał jakiś czas. Ja 22 lata temu założyłem swoją grupę Szalom i przez ostatni rok czasu rozmawialiśmy z Edwardem o wspólnie ze mną nagraniu kilku utworów, które skomponowałem do tekstów mojej małżonki Stanisławy. Powiem, że był wszechstronnie uzdolnionym, dobrym, niezapomnianym człowiekiem, przyjacielem. Pieśń Stanisława Łowieńska, pieśń o przemijaniu pamięci Edwarda Hulewicza. Dopiero był początek. Już nie ma początku. Kamienny obraz życia przeszedł do porządku i będzie jego prochem, bo w proch się obróci, a to, co było pięknym, pamięcią powróci. A pięknem były słowa, pieśń, ich walka bez granic, złożone w Twoich dłoniach do Najjaśniejszej Pani. Różańcem powiedzą
jak na ziemi było, jak to chmurą i słońcem serce zachodziło. Życie słowem płynie, rzeką śpiewa, gdy przeminie. Na dnie widzisz serca kamień, zamień go na niebo, zamień. Proszę teraz o zabranie głosu siostrzeńca zmarłego, pana Adama Patera. Wujaszku kochany, bo tak zwykłem do ciebie mówić, a ty się uśmiechałeś. Coś tu się nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął. I uporczywie go nie ma. Padło tu dziś wiele słów przypominających twoje dokonania, osiągnięcia, honory i słusznie. Każdemu według jego zasług. Nie będę mnożył tych informacji. Dodam tylko, że jestem dumny i że cię podziwiam. Chcę powiedzieć, że bardzo ci dziękuję za nasz wspólny czas. Ten czas w ostatnich miesiącach dopełniony był również trudem, smutkiem i cierpieniem, ale udawało nam się przez to przejść. Może dzięki temu właśnie jakość tego czasu budowała piękną więź między nami. Mówi się, że człowieka poznaje się również po tym, jak podnosi się po upadku. Właściwie całe twoje życie uczyłeś się podnosić i iść dalej. Do końca miałeś nadzieję, wszyscy mieliśmy, że i tym razem pójdziesz dalej swoim wiarskim, energicznym krokiem. Tym razem tak się nie stało, niestety. Na tę naszą więź miało również wpływ twoje nieposkromione poczucie humoru. Dużo się śmialiśmy, lubiliśmy to. Bardzo ci za to dziękuję. Lubiłem też to, jak okazywałeś mi troskę, jakiś odcień wujaszkowej czułości. Starałem się dawać ci wszystko, co we mnie najlepsze. Widziałeś to i okazywałeś wdzięczność. Jesteśmy tu dzisiaj z ciocią Ireną, jej mężem Feliksem oraz resztą twoich bliskich, przyjaciół, znajomych, fanów, z przedstawicielami różnych instytucji, żeby cię pożegnać. Wujaszku kochany, gdziekolwiek teraz jesteś, fruń wysoko, bądź wolny, śpiewaj, tańcz, maluj i pij za zdrowie pań i panów. Szanowni Państwo, tych, którzy opuszczają nas bezpowrotnie, żegnamy kwiatami, żegnamy słowem, ale pożegnanie Edwarda Hulewicza nie byłoby pełne bez muzyki, szczególnej muzyki, którą żegnają go przyjaciele. Grzegorz Wilk w piosence Nie pytaj już. Drodzy Państwo, bardzo jesteśmy wdzięczni, że jesteśmy wdzięczni Tobie, Edwardzie, że możemy Ci oddać ten ostatni hołd. Nie wiem, czy to chyba ważne dość. Na pewno było ważne dla Edwarda. Edward, wspaniale wyglądasz na tym zdjęciu. Wspaniale. Bo czy Państwo pamiętają, Edward, jak już mnie śpiewał, to po prostu wyglądał. I to jak wyglądał? W wieku kilkudziesięciu, tutaj 80 paru lat, tak wyglądać, drodzy Państwo, każdemu życzę. I sam mam nadzieję, że za 35 lat będę mógł sobie założyć marynarkę i być takim przystojniakiem jak Edward.
To się mało komu zdarza, a on o to dbał. Państwo doskonale wiedzą i nie darowałby chyba nam, gdyby o tym nie wspomnieć. Zawsze świetny fason, zawsze klasa. Zawsze miło było na niego spojrzeć. I zawsze wszyscy mówili, Boże, ile? Ile on ma lat? I to było to chyba, prawda? Myślę, że bardzo by się ucieszył, gdyby państwo mogli pobić brawo przez chwilę. Za to, jak śpiewał, jak wyglądał. Oczywiście artysta estradowy, przepraszam, że tak mówię, ale jest parę też rzeczy, o których należałoby wspomnieć przy takim artyście, dla którego najistotniejsza była wrażliwość, klasa, wdzięk, szyk i to porwanie publiczności. To były najważniejsze cechy artysty. Nie majętność, tylko wrażliwość. On wiedział o tym, że artysta jest medium, który przekazuje pewne emocje. I on to potrafił cudownie. Z wdziękiem, urokiem. Za zdrowie pani oczywiście najbardziej znany utwór, ale z tego, co powiedział mi pan Adam, będę dzwoniąc do mnie, nie ten utwór był jego ulubiony. To był właśnie utwór Nie pytaj już. Utwór trochę rzewny, ale za to piękny, w którym Edward mógł się rozśpiewać. Mam nadzieję, Edwardzie, że uśmiechasz się do nas skądś, z nieba, nie wiadomo skąd. Gdzieś tam jesteś, a dopóki będzie przez nas pamiętana postać Edwarda Hulewicza, to on żył, będzie na pewno. Nie pytaj już. Bez gwiazd, znowu bez snu i czy to łzy tak
proszę Państwa o powstanie. Oddajmy hołd zmarłemu uroczystym odprowadzeniem jego prochów na miejsce spoczynku. Niech nasza obecność w ostatniej drodze Edwarda Hulewicza będzie pociechą i ukojeniem dla tych, których ta śmierć dotknęła najmocniej. Proszę asystę o podjęcie kwiatów, portretu i urny. Byliśmy na to miejsce, aby tutaj pożegnać Edwarda Hulewicza. Pozostanie pośród tych, do których przynależał. Pośród twórców, artystów. Tych, którymi współtworzył naszą współczesną kulturę. Wspomnieliśmy wspólnie jego drogę artystyczną i życiową. Towarzyszyliśmy jego prochom do tego miejsca, tutaj, z naszej strony, wobec Edwarda Hulewicza już tylko jedno pozostało, a to, co mamy tu zrobić, uczynimy z wdzięcznością, szacunkiem, uczynimy z miłością. Proszę Państwa, po raz
ostatni przed publicznością Edward Hulewicz. Urodzonych nas młodych po wojnie. Myślę, że tutaj zgromadzonym nie trzeba tego przypominać, kim był, jak śpiewał. Wiemy, że bardzo go kochaliśmy. Jako młode dziewczęta kochaliśmy się wręcz. Myślę, że tak wspominamy te nasze lata 60., 70., kiedy to Edward Hulewicz był takim jakby kolorowym ptakiem na firmamencie. Spójrzmy w niebo, może na tym szarym firmamencie zobaczymy. No, dawał nam wiele radości. Niewielu ludziom można powiedzieć, że swoim długim życiem dawali nam wiarę, nadzieję i miłość. Jakkolwiek to rozumieć. Myślę, że będziemy go do końca naszego życia dobrze wspominać. Wspominać jego piosenki, wspominać jego radość życia i mieć przed oczyma jego postać z pierwszej płyty. Wesołego, uśmiechniętego, zadowolonego, pięknego wręcz i bardzo zdolnego twórcy polskiej piosenki. Spoczywaj w pokoju.